Witam z Wrocławia. Jest 14 maja 2015 roku. Dalej w temacie wybory prezydenckie, które odbyły się 10 maja, 4 dni temu. Frontalnie widzimy aktora Matt Damon. Matt, którego żoną jest kobieta o nazwisku Barroso, a więc to samo nazwisko, które nosi wielka szycha w Unii Europejskiej, Barroso. Wracając do PKW. Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki na swojej stronie internetowej. Również dotyczące głosowania za granicą. Tu mamy konkretnie państwo Izrael i na tym temacie dzisiaj się skoncentruję. Państwo Izrael, zagranica. Liczba uprawnionych do głosowania zaledwie 292 osoby. I tu już jest pierwsza, czy państwo sobie wyobrażacie, że w Izraelu jest tylko 292 Żydów z polskim paszportem uprawnionych, czyli osób do głosowania, bo polskie obywatelstwo uprawnia do głosowania, chyba że te osoby są pozbawione biernego prawa wyborczego, w co wątpię, a więc 292 osoby w całym państwie Izrael. Liczba głosów ważnych oddanych 240, liczba głosów nieważnych 2. 240 to prawdopodobnie jest personel ambasady w Tel Awiwie. Frekwencja w związku z tym 82. Ale najbardziej niepokoi ta liczba, 292 osoby uprawnione do głosowania w całym państwie Izrael, w którym podobno nigdy nie byłam, ale opowiadają, że w Tel Awiwie najczęściej słyszanym językiem jest język rosyjski i polski. I jak te osoby głosowały? Więc zgodnie z sondażami, które były podawane wcześniej, dokładnie tak, 52% zdobył infami Skomorowski, 27%, czyli prawie połowę tylko tego, Duda, a Kukiz nawet 10%. I należy zadać pytanie Państwowej Komisji Wyborczej, która te wyniki ogłosiła. Przypomnę, że Państwowa Komisja Wyborcza składa się z 9 sędziów. I tu warto też spytać, jakiej narodowości są ci sędziowie i jakie paszporty mają oprócz paszportu polskiego. W okręgowych komisjach wyborczych jest już 117 sędziów. W komisjach rejonowych wyborczych jest aż 195 sędziów. I warto pytać, jakiej narodowości są ci, tu już 300, ponad 300 sędziów bierze udział w każdych wyborach. Zaledwie 200 tysięcy wyborców z obsadzanych w obwodowych komisjach wyborczych, 25 tysięcy. To chyba nie jest dokładna ich liczba, tych komisji.
ponad 200 tysięcy to też nie jest dokładna liczba, ale tych sędziów 195 rejonowych, 117 okręgowych i 9 sędziów dokładnie. Przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej jest Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Zastępcy przewodniczącego to Wiesław Kozielewicz i Sylwester Marciniak. Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, dalej sędziowie Wiesław Bluś, SN, Zbigniew Cieślak, TK, Arkadiusz Despot-Młodanowicz, Naczelny Sąd Administracyjny, Wojciech Kręcisz, Naczelny Sąd Administracyjny, Janusz Niemcewicz, Trybunał Konstytucyjny i Krzysztof Strzelczyk, Sąd Najwyższy. A więc widzimy, że spośród tych 9 sędziów Państwowej Komisji Wyborczej nie ma ani jednej kobiety. Są 100% mężczyźni. Z Hermelińskim Wojciechem na czele, o którego narodowość już pytałam w poprzednich filmach. Warto pytać, dlatego że dzieją się w związku z wyborami prezydenckimi 10 maja 2015 roku bardzo dziwne rzeczy. Czy w ogóle te wybory są ważne? Moim zdaniem są ex lege nieważne. Zarówno te wybory prezydenckie 10 maja 2015 roku, jak i te wybory samorządowe, które odbyły się 16 listopada 2014 roku, a cała Państwowa Komisja Wyborcza podała się do dymisji właśnie po nich. Warto pytać, dlatego że faworyt według sondaży jest infamisem Bronisław Komorowski, natomiast faworyt partii Prawa i Sprawiedliwości jest, tutaj widzimy go zaangażowany bardzo obrady Sejmu Knesetu Izraelskiego, który nielegalnie w 2014 roku, 27, tu widzimy właśnie Andrzeja Dudę, który tak, bez słuchawek siedzi na obradach, nielegalnych obradach Knesetu, które odbyły się 27 stycznia 2014 roku w Krakowie, i wierchuszka PiS z było minister spraw zagranicznych Labudą, która również siedzi bez słuchawek na tych obradach Knesetu. Więc kim są te osoby, które udają Polaków, udają patriotów? I tutaj mimo protestów wielu środowisk narodowych, polskich środowisk, tam na drugim planie widzimy Kosiniaka-Kamysza. W innym ujęciu widzimy również czarnego Żyda Godsona z Platformy Obywatelskiej. Kim są ci ludzie, którzy rzekomo reprezentują Polskę od już tylu dziesiątek lat? I do jakiego stanu doprowadzili Polskę? Chcę zwrócić Państwa uwagę również na zespół
polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej, którą założono w 2012 roku i w której jest zarówno mnóstwo posłów z Platformy Obywatelskiej, jak i z PiS. W tym senator PiS Jackowski Jan Maria, który bardzo często z dużym parciem na szkło występuje w mediach różnych. Wczoraj widzieliśmy go chyba w Polsacie, często jest w toruńskich mediach i nigdy o tym nie wspomina. Czym zajmuje się polsko-izraelska grupa parlamentarna założona 16 lutego 2012 roku? Składa się z 34 posłów i senatorów. Jest w tym również właśnie ten czarny Żyd Godson. Godson John Abraham. No Abraham to też jest specyficzne imię i o czym świadczy. I nawet ten Abraham jest wiceprzewodniczącym tej polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej. Jeśli chodzi o współpracę, to zadziwiające jest polskie linie lotnicze, które znajdują się jako członkowie Izrael w grupie strategicznej, którą omówię w następnym odcinku. Jak również od jak dawna Żydzi rozkradają Polskę. I kim są ci ludzie? Kim są ci tych 300 sędziów, którzy w Państwowej Komisji Wyborczej swoim sędziowskim autorytetem mają zapewniać Polaków, sprawiać wrażenie, że tu wszystko jest legalne i wszystko tutaj jest prawidłowo w wyborach, które następują po sobie w tej sekwencji, jak obecnie, najpierw wybory do Europarlamentu, tak jak gdyby był najważniejszy, w następnej kolejności wybory do samorządów, wybory prezydenckie, teraz 4 dni temu, 10 maja 2015 roku. I w tym maratonie wyborczym na końcu znajdują się najważniejsze wybory parlamentarne, które planują ci ludzie zrobić prawdopodobnie w listopadzie. Państwowa Komisja Wyborcza. Warto zapytać również Konferencję Episkopatu Polski i Interrexa, jego ekscelencję prymasa Polaka. Dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego odcinka.